super. Można przelecieć, można. Yeah.
Co było? Łato to było, mój motor nie jest kurwa po tym dniu. Chyba nikt nas tu nie ścignie, co? Myślę, że nie. Parę się tak kąpie. Kto się kąpie? Ja. Mogę? Jasne. Czysty. Tema z plaży w Mielnie. To nam będzie opisane, zobacz jakie wypasieńcy jeżdżą na motorach. Wszystkie kciuki w górę. Napinacze. Dobrze. Wszystkie kciuki w górę. Ja kciuki ładnie ubrane. Tam taniec Marta zrobi ze skarpetą. Można gwizdać dalej, nie? Można. Tak się osikał. Z wrażenia. Z wrażenia. Trzy Yamahy, dwa KTM-y i jedna beta, ty. Co to jest ta beta? Motor, nie? Jeszcze trochę, będą dwie bety. Taka litera. Beta, alfa, nie? Alfa, beta i lek. Alfa, beta. To taka ja. Motor chyba, nie? Motor słychać. Czym? Zaraz tu przepruję przez to jezioro. Ja. Dobra, stawiamy. Ja możliwe, że jedzie. Naprawiać moduł może. Ja. Nie, za dużo gazu. Za dużo gazu. A jedziemy jeszcze do nas kurki, czy od razu do samochodu? Do samochodu, bo ja już muszę się zwijać. No. Zwijamy wrotki? Zwijamy wrotki też? Aha, my? No. Chyba jak jeszcze masz chwilę, to możemy grilla odpalić na chwilę. No ja mogę chwilę posiedzieć, nie? Jeszcze chwilę posiedzimy i jedziemy. No. Odpalimy się trochę jeszcze.
pieczony dzik, upolowany dzisiaj. O, na tych górkach? Na górkach. Czy wyłowiony z tego bagna? Skurczybyk zawału dostał, jak zobaczył YZ-tę. Z modułem zalanym. Z modułem zalanym. Moduł już jest zalany. Moduł już w pełni sprawny. Moduł cię zalał. To sobie wjeżdżajcie. No. Michał, lecę. Dzięki. Nie ma za co. Dzięki Marcin. No zajebiście, dzisiaj bardzo długo nawet, nie? Masz trochę przyprawy? Mam przyprawy trochę. To nie za dużo, nie? Mam. Kamis polecam, grill pikantny. Logowanie produktu musisz powiedzieć. Przyprawy musi być dużo. No kurwa. Jak to się mówi? Korektor chujowego. Sielanka normalnie. No jak? Mariusz, także nie łam się, tylko ćwicz na tym co masz. Nie kombinuj z zakupem, sprzedażą. Tylko to, co masz. Ja przeważnie już nie sprzedaję, tylko dokupuję. No. Bo mi zawsze szkoda sprzedać. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.